Najgorsze jest to, jak się traci świadomość. Pytałam się ludzi, czy widzą to samo. Oni mówią, że nie. No i każdy się zaczął ode mnie odsuwać, bo mówili, że jestem jakaś dziwna. O, gadamy, gadamy. Raz, góra, dwa, trzy, cztery, pięć. Pojedynczo. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Obrót, ho! Trzeba nie złapać. Zapatrzymanie, uwaga. Natalia, jest siła, to można dużo osiągnąć. Siła. Jeszcze raz. Jak straciłam pełną świadomość, co się ze mną dzieje, no to trafiłam do szpitala, ale wtedy to już dopiero zaczęłam kontaktować po jakimś czasie leczenia. Ja nie pamiętam w ogóle, jak ja wtedy zdobyłam to złoto, nie pamiętam, jak była ta dekoracja, jak grali chłopcy, nic nie pamiętam, było to wycięte. Zaparłam się, że nie, że jeszcze stanę na tym podium, że chcę zdobyć jeszcze ten medal z Mistrzostw Świata, bo to jest tak jakby moje całe życie. Nie boję się walczyć na macie. Bardziej się boję właśnie w normalnym życiu przechodzić przez wszystko.